dzisiaj, 14 lutego, czyli walendrinki nad wodą. Działać, dziewczyny, działać się, walendrinki. Działać, działać, robić. Ja z Marcinem będę pić, a wy robić. No, to mu krzesło było ładne. To mu krzesło, to mu władza. Ja sama stanę przy to wybieram. I Marcin! Marcin! Nie ma, że pod wyspami wybieram. Idę na krzyż. Jeżeli chodzi o Magdę, to jej wywieziemy. My mamy rzutu, ale Magda chce złowić na kulkę łososiową, więc niech ma. Podfutrujemy jej trochę, wywieziemy. Chciała pod wyspą łowić to. Luty, zima w pełni. Do wiosny został ponad miesiąc. Jak na tą porę roku, to na zewnątrz pogoda przypomina raczej wczesną wiosnę niż zimę. Temperatura na plusie, nie dużym, ale jednak. I nawet słoneczko się uśmiecha, jakby chciało powiedzieć do ucha: Dominik, jedź na ryby. A wiecie, że mnie długo namawiać nie trzeba. Uśmiech do Magdy, telefon do Marcina i już decyzja podjęta. Jedziemy. Wybraliśmy łowisko, które nam się już sprawdziło zimą. I pełni nadziei zaczynamy wędkowanie. Rzut po rybę. Tak, pierwsza rybka już zaliczona będzie, mam nadzieję. Zobaczymy, co to będzie. Chyba karpik. Taki karpik. No duży nie jest, ale zawsze się liczy to, że jest. Dupy nie urywa, no nie? Jak to nie urywa? Walentynki kocham karpie. Wielkie karpie, taki mały. Proszę, synek. Takie malutkie dzieciątko. Ale jest! Taki inny niż zawsze. No 20 kilo ma, no. Trzeba to przyznać, nie? Że te 20 kilo ma, no nie ciulajmy się, ale motela. Nie ma? Nie. To co sobie zrobiła, że nie ma? Pochwalcie, coś zrobiła. Jadłam frytki zamiast łowić ryby. Powiem tak, walentynki dzisiaj i muszę to wyznać wszystkim karpiom na świecie. Kocham was, karpie, kocham. O, szarpie. Obejrz to. Jaki to jest? O, dziki. Saza. Kukuru, kuku, kukurydza jest najlepsza. Na matę, Miluś. Mamy się. Odczepimy cię. I żeby nie było. Kukuru, kuku, kukurydza jest najlepsza. Ajajajajaj. Kukurydza jest najlepsza. Kocham cię. Pamiętajcie, kocham karpie. Jak ktoś się mnie pyta, to kocham najbardziej, to walentynki odpowiadam. Kocham wędkarstwo i karpie. I moją, i moją, i moją. Macie. Ostatnie pożegnanie. Bo cię muszę wypuścić. Dominik, to tak Magdę miałeś całować, a nie karpie. Walentynki są dzisiaj. Właśnie, właśnie. Walentynki są dzisiaj. Tak, da. Szarpę jakiegoś większego, wiesz?
Kurde, jaki kaper, jaki ładny, masakra, nie? I co roku, w tym roku w tym samym miejscu takiego wielkiego święta, nie? Jakiego byka. Ale... Ale piękny, masakra. Dopiero jak go za mały, te. Nie, ale sztuka. Brawo ty. Brawo ja. Ja cię kręcę. No nie ma co mówić, nie? Gratulacje. Pierwszego godzina w tym roku. Ja powtórz to jeszcze raz. Pierwsza godzina w tym roku na rybach. Co by też zrobię zdjęcie, wiesz? Nie mamy odbierać. Lewa? 77. Niecałe 10 kilo, no dobra. I ryba, oczywiście. Jakby inaczej, radca do wody. Musiał dać. Jednak pierwszy wyjdzie najlepszy. I potem karpie rosną, nie? Teraz tam do marzy na czerwono. No wy chłopaki, uczcie się od Michała. Co wam mam powiedzieć? Przyjechał na godzinka, pierwsza godzina w tym roku i karp 10 kilo, proszę. Pierwsze pół godziny. Pierwsze pół godziny, nawet dodałem. Łowisko Zawada, to łowisko tak zwane komercyjne. Sama nazwa komercyjne mi się bardzo nie podoba. Dla mnie łowisko to łowisko, ale niech będzie, jak już się tak przyjęło. Które znajduje się w Zawadzie koło Wodzisławia Śląskiego. Łowisko to bardzo nam przypadło do gustu, ze względu na fakt, iż jest bogate w rybostan, głównie karpia i karasia. I fakt, iż ryby te biorą nawet w bardzo zimnych miesiącach, takich jak ten. W zeszłym roku, jak i w tym, woda tam nie oszczędziła nam przygód z pięknymi rybami i pełnych emocji brań. Sezon wędkarski rozpoczęliśmy z pompą. Dzień na rybkach zakończył się z uśmiechem na twarzy, a w pamięci zostają cudowne przeżycia, pełne wędkarskich przygód. Michał tu szarpie jak wściekły. Już nas denerwował w ogóle, bo co rzut, co ryba. To już jest chyba piąty czy szósty, ale nie chciało nam się podchodzić z kamerą. Siódmy? Brawo ty. Powiem ci, kurde, że powiedz, za co łowisz. Kukurydza. Na kolację, kukurydza. Na kolację, kukurydza, na kolację, kukurydza. Słuchajcie, Michał mi zdradził tajemnicę. Powiedział mi, jak zrobił kukurydzę. Mówi tak, 3 dni zastanawiał się, jak ją uważyć, żeby była dobrze uważona. I w 3 dniu, w tym ostatnim, jak ona gotowała się, ona bulkała, wpadł na pomysł, żeby dać dęką na ten garnuszek. I wtedy ona dostała takiego pełnego aromatu prawdziwej kukurydzy. I tylko dlatego mu biorą, a nam nic. Bo my używamy zwykłej. 3 godziny gotowane, a on 3 dni. Wytoczony. Rzut po rybę! Staw z rzęsą, szum trzciny. Czas relaksu nam nadszedł, jedziemy na ryby. W stawie pływa rybka, bardzo zwinna i szybka. Kochająca ryby to ja, gdyż widzę, jak w stawie sobie pływa. Och, rybki piękne są, jak ja kocham łowić ją.
Tak, nastąpił ten kulminacyjny moment, czas pakowania się. Co prawda parę rybek nam się pokazało, tam kolegom także. Ale co powiedzieć, sezon jest rozpoczęty.